Kadr jest ok? Wygląda ok? Tak, może. Moje włosy są ok? Tak. Witamy w Goal Line TV, powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. No już praktycznie mamy zakończony sezon zasadniczy PLFA 2. Już znamy wszystkie pary playoffowe, kto jest na jakiej pozycji, w jakiej grupie. Jeden mecz został do końca sezonu, ale to jest mało znaczące, jeżeli chodzi o tabelę. No tak, rewanż Leśnicy z Panthers, ale to pominiemy. Jeśli chodzi o ten sezon, no to fajne rzeczy, które ja wychwyciłem, to dwie drużyny z perfekcyjnym bilansem jak na razie, 6-0, Dukes i my. Zobaczymy, jak to będzie po sezonie. Ciekawą rzeczą są drużyny B, które zaliczyły totalną klapę w tym roku. Ciężki sezon dla nich wszystkich. Dla wszystkich. Wydaje mi się, że to jest koniec formatu drużyn B, które tak naprawdę pokazały, że się nie sprawdzają już w aktualnych sytuacjach, bo tak naprawdę są przyćmiewane przez inne drużyny z danych miast, tak? To widać było we Wrocławiu i w Warszawie, że jednak ten odpływ talentu jest do drużyn A, jakiejkolwiek drużyny, aniżeli do drużyn B. Dlatego tak bardzo podoba mi się nasz format o Leśnicy, drużyny współpracującej. A nie drużyny B. To nie jest drużyna B, to jest oddzielny twór, oddzielny organizm. Nie ma tam miejsca na jakieś gorsze traktowanie zawodników w drużynach B, jak to ma miejsce w regularnych drużynach B. Wydaje mi się, że to jest olbrzymi plus takiego rozwiązania, a nie drużyn B. Wracając do playoffów w PLFA 2, na południu Lions grają z Thunders, bardzo ciekawa para. Niespodzianka Thunders po ubiegłym roku, to w tym roku, że wygrali swoją grupę. Duża zmiana Thunders, świetne biegi trojniaka w Thunders, on tak naprawdę ciągnie tą drużynę, ale też jest Kozub na rozegraniu, więc to jest też ciekawe ustawienie. Wydaje mi się, że Thunders będą walczyli dzielnie z Gliwicami, ale jednak wydaje mi się, że wszyscy stawiają na Gliwice, ja też bym postawił na Gliwice. No Gliwice ostatni mecz sezonu wygrali z Opolem 22-18, niedużą przewagą, ale grali chyba tylko backupami, tak? No, paru backupów było wystawionych w składzie, ale trzeba pamiętać, że taki mecz to był dla nich luźny mecz. Myślę, że oni już się przygotowują pod Thunders, już się przygotowują pod potencjalny półfinał. Tak, obojętnie co by się nie stało, to dla nich nie miało to różnicy. No to jest prawda, że ten mecz był o pietruszkę. Druga para półfinałowa to my Outlaws kontra Tigers. Tigers bardzo ciekawa drużyna. Grali w tym sezonie głównie bez Rehula. Rehul będzie już na ćwierćfinale. Mamy też zarejestrowanych zawodników z The Crew, mistrzów z 2007 roku, więc prawdziwych weteranów. Doświadczenie, duża masa, tam są liniowi, tam są duzi linebackerzy, wszyscy zawodnicy powyżej 100 kilo, więc całkiem ciekawa grupa zawodników. Do Krakowa na mecze nie jeździli, natomiast wydaje mi się, że do Wrocławia tramwajem albo na piechotkę mogą się pojawić, a to jest jednak wsparcie, które mogłoby tą drużynę krakowską mocno wesprzeć i czego ja się osobiście obawiam, więc powiem Ci szczerze, że wolałbym chyba trafić na Rybnik, bo tam nie byłoby jakby niespodzianek, aniżeli na tu może być Tigers, gdzie się pojawia Rehul, pojawiają się zawodnicy z ligowego kalibru, tak, z The Crew, więc to jest duże niebezpieczeństwo dla nas, dla naszych zawodników, ale będziemy przygotowani. A w północnych grupach? W północnych grupach niespodzianka moim zdaniem, Dragons Zielona Góra. Tak samo jak Rybnik, tak? Tak, to jest w ogóle warte odnotowania. Dwie najsłabsze drużyny z naszej dywizji w zeszłym roku wygrały swoje grupy. To jest niesamowite i pokazuje jakby siłę tej dywizji. Ale Dragons niespodziewanie Patriotów pokonali w moim odczuciu i zmierzą się z Green Ducks. No i znowu, w tej parze wydaje mi się, że ta grupa wschodnia jest silniejsza i Green Ducks powinni pokonać Patriotów, powinni pokonać Dragonsów. No też mi tak się wydaje. Mieliśmy okazję grać z Green Ducks preseason, ale to nie jest ta sama drużyna, co teraz gra. Nie, to jest zdecydowanie lepsza drużyna. Tam jest bardzo ciekawe zestawienie. Tam jest dużo dobrych skrzydłowych, jest dobry rozgrywający. No i jest Kamil Piwowar. Kamil Piwowar, jeden z moich ulubionych zawodników PLFA. Debiutował w Scyzorach Kielce, później miał przygody z Zagłębiem Steelers. Próbowaliśmy go ściągnąć do Devils w 2011, więc dużo różnych historii z Kamilem Piwowarem. W Tigers też grał. Świetny zawodnik i on tam też gra, co nie pierwsze skrzypce, ale myślę, że jeśli byłyby problemy dla drużyny z Radomia, mogą położyć ciężar gry na jego barki. No i ostatni mecz, Dukes i Patrioci.
No to jest matchup Undefeated Dukes kontra Patrioci, bardzo ambitni. Chociaż nie zawsze, bo ta historia z Wikingami, która im się niedawno przytrafiła, była dosyć nieprzyjemna. No, szkoda, że pojechali, nie grali. Ja rozumiem trochę tą decyzję, bo ważne są playoffy, ważne jest to, żeby wygrywać i nie odnosić kontuzji, no ale jednak dla młodej drużyny doświadczenie jest najważniejsze. Ja bym grał na każdej murawie, nawet jaka by była, taka by była. W ubiegłym roku w Rybniku jaka była, pamiętasz? Tak, w ubiegłym roku w Rybniku była bardzo błotnista murawa, ale to była świetna zabawa. Zabawa w błocie jest zawsze najlepsza, tak jak mecz kadry z Białorusią, czy tam z Ubrami Mińsk, zależy jak kto woli. Ja wolę to sprzedawać jako mecz z Białorusią. Aha, okej. Okay. Mecz kadry był 21 na stadionie Juwenii w 2007 czy 2008. To był też taki mad ball. Wracając do pary, no ja stawiam na Dukes, czyli w półfinale zobaczymy drużyny tylko z dwóch grup. Takie jest moje przewidywanie. No, Dukes przeszedł przez cały sezon jak burza i trzeba też ich określać jako jeden z faworytów, żeby wygrać całą tę fazę. Tak, tak. Oni zarówno oni, jak i Green Ducks, jak przyjechali do nas i odnieśli te bolesne porażki, przyjeżdżali w osłabionym składzie, więc tak. Mi się wydaje, że te drużyny jeszcze mogą nawiązać później rywalizację w półfinale. Tak, naprawdę, to zupełnie na tak. Tak naprawdę to jest sprawa otwarta. Kto zagra w finale, kto... Tak naprawdę też możemy mieć jakąś niespodziankę w ćwierćfinale. Patrioci to jest drużyna, która jest zdolna do niespodzianek. Pokonali Archers w tym roku, ale też nieprzyjemnych niespodzianek jak ten mecz z Dragons. No i mieliśmy mecz kadry narodowej, Polska-Belgia, 27-20 dla Polski. Pierwszy mecz wygrany dla kadry, tak? To jest wielka rzecz, że udało nam się wygrać. Mecz był ciekawy moim zdaniem, bo było blisko, nie był to blowout w żadną stronę, co zawsze sprzyja atrakcyjności. Z tego co ja widziałem, wydaje mi się, że murawa w Gdyni była straszna, bo zawodnicy biegali dosyć wolno. Piłka była bardzo mokra, widać było to też w rzutach do niektórych zawodników, że ta piłka ciężko latała. Tym większe brawa dla Bartka Dziedzica za to, że posłał takie ładne piłki, bo to jest sukces z taką piłką, bo tą piłką tak. Dobrze wysyłać babole. Zresztą jeden touchdown był taki bablujący, ale do celu. I to też negatywnie wpłynęło na grę. Zawodnicy wolniej moim zdaniem przez to biegali. Podobał mi się Kołpak. Kołpak grał świetnie na running backu. Wydaje mi się, że to będzie mocny tak, tak, tak. Ma niski środek ciężkości, budowę running backa. Ciężko było go zatrzymać, tam miał parę fajnych akcji. I wbrew pozorom, bo tam komentatorzy mówili, że north-south runner, tak? Ale on był shifty, on tam miał ruch. No miał trochę, tak. I miał też szybkość, więc to było coś ciekawego. Jak już wspomniałem o komentatorach, mieli duże problemy. Jerzy Stęczewski, mimo że doświadczony komentator, z Maćkiem Siemaszką mieli duże problemy. Ja pamiętam, jak na samym początku meczu nie zauważyli, że był fourth down, tak? To jest elementarny błąd, który osobie, która jest niewtajemniczona w futbol, nie będzie wiedział. Totalnie przeszkadza w oglądaniu, gdzie był wyraźnie dla nas fourth down, oni ewidentnie nie mieli tych informacji zbów i mieli duże problemy. Natomiast podsumowując mecz, wygrana, zasłużona. Przeciwnik nie najwyższej klasy, zobaczymy jak będzie z Rosją, przede wszystkim zobaczymy jak będzie z Czechami. Rosja, zobaczymy w jakim składzie przyjedzie i Czesi to będzie prawdziwa próba. Czesi to będzie próba, gdzie w końcu będziemy mogli porównać polski futbol z Europą. Tak? No to wszystko gra Mistrzostwo Europy, tak? Tak, o wejście do Mistrzostw Europy i ten mecz z Czechami właśnie o to będzie. Mam nadzieję, że już wtedy będzie MVP, polski MVP ligi Michał Garbowski. Gratulacje dla niego, byłem w kapitule, oddałem swój głos. Wygrał mój faworyt, bo ten sezon był jego. Tak naprawdę nie ma wątpliwości, że jest najlepszym polskim linebackerem. Chris, nagadałem się już, teraz czas na ciebie. Powiedz mi, co za wielką wodą? No za wielką wodą mamy drugi pełny tydzień NCAA College Football. Pierwszy tydzień minął bez żadnych wielkich niespodzianek. Wszystko poszło mniej więcej tak, jak powinno było pójść. W drugim tygodniu no to mieliśmy parę ciekawych meczy. Przede wszystkim mieliśmy Auburn i Jackson State. Jackson State to taki Division II school, nie jest nawet w FBS. No i kurczę, z Auburn szósty w rankingu, to wzięli ich do overtime'u. Auburn potrzebował overtime, żeby wygrać z nim 27-20, co spowodowało, że Auburn w rankingu teraz spadł z 6 miejsca na 18 miejsce. Mieliśmy jedną walkę tytanów, Michigan State i Oregon w tym tygodniu też, gdzie Michigan State zemściło się za tą porażkę, którą poniósł Oregon w ubiegłym roku, wygrywając 31-28, co no, jest początek sezonu, ale według niektórych analityków wskazuje na to, że Michigan State może być w tej czołówce tych czterech drużyn, które będą walczyć o mistrzostwa. Pozostałe drużyny Alabama, TCU, Ohio State bez niespodzianek, Arizona tak samo bez niespodzianek.
Mieliśmy jedną dużą kontuzję, jeżeli chodzi o Notre Dame, gdzie stracili swojego quarterbacka na cały rok, bo złamał swoją nogę. Ale poza tym top 25 mniej więcej wszystko tak jak powinno być. No i tam freshman będzie teraz rozgrywał w Notre Dame, tak? Tak. Okay. Deshaun Kizer. No ale jak mecz był na linii, przegrywali, mieli piłkę i przegrywali 26-27, to 12 sekund zostało w meczu i rzucił touchdowna na 39 yardów. Bardzo ładny touchdown, idealny. Świetna sprawa. Kogo typujesz do wygranej w tym roku w NCAA? Cały czas trzymam Ohio State. Ohio State bardzo dobrze wygląda. Repeat. Wygrali małą przewagą w Hawaii w ubiegłym tygodniu, 38-0. Natomiast małą przewagą? 38? No, tylko 38. No dobrze, ale jak TCU miała 70 punktów, tak? No ale to z Hawaii to powinni większą przewagą. Prowadzili tylko 14-0 do połowy i 21-0 do... Przepraszam, 17-0 do końca trzeciej kwarty i dopiero wtedy zdobyli swoje punkty. Natomiast cały czas Ohio State wygląda coraz lepiej. Ja bym Michigan State też tam włożył, obok TCU i Alabama. To będzie ta czwórka moja na ten moment. No i kolejny segment NFL. Zanim Cię zapytam o NFL, ja coś chcę dodać. Babs w San Antonio, w Teksasie. Ciekawa wiadomość, wszyscy widzieliśmy na jego fanpage'u, co tam robi. Moim zdaniem jest po prostu na University of Texas San Antonio i tam się przygotowuje do podboju dalszego NFL. Ciekawe, jak jego losy się dalej potoczą. Moim zdaniem, no dalej, practice squad jest lockiem. Wydaje mi się, że pewnie Sinisoty miał ofertę do practice squadu, być może chciał próbować dalej. Ciekawy jestem, jak to się skończy, ta odyseja Babsa. Trudno powiedzieć. Gdybym ja był na miejscu Babsa, to ja bym zrobił dokładnie tak, żebym został teraz w Stanach, bym znalazł jakiegoś dobrego trenera, bym poświęcił dużo czasu i wysiłku, żeby się przygotować właśnie na wiosnę w przyszłym roku, żeby znowu zrobić kolejną próbę na wejście do NFL, mając już to doświadczenie, jak to wygląda, być w środku drużyny, jak być w tym training campie, jak to wszystko wygląda i w przyszłym roku naprawdę będzie miał dużą szansę, jeżeli masz rację, nikt go teraz nie złapie do practice squad. Practice squad z tym International Player Rules powinno być lekką ręką dla Babsa. To jest dla mnie zaskoczenie. Mi się wydaje, że on być może odpuścił tej practice squad, żeby jeszcze próbować wejść do tego większego rostera. No nie wiem, no odpuścić practice squad to dla mnie to byłoby tak trochę dziwne, bo cały czas to jest jakieś lepsze doświadczenie. Tak? Jesteś obok drużyny, widzisz co się dzieje, ćwiczysz z nimi, no to już jest jakieś lepsze doświadczenie. Tak? No i back to football. NFL zaczęło się w końcu po takim długim okresie. Tak, wreszcie. Mamy futbol, zaczęło się od New England, Brady 4 touchdowny, miałem na ławce w fantasy. Gronk jak zagrał. Gronk niesamowity, Gronk jest chyba ulubionym zawodnikiem. University of Arizona. Ulubionym zawodnikiem większości ludzi w PLFA, tak? Wygląda na polskie nazwisko jeszcze i sam charakter, tak? No wydaje mi się, że był to ciekawy tydzień. Jak go oceniasz? No bardzo ciekawy tydzień. No, ja go oceniam bardzo dobrze, bo Dallas wygrał w tej ostatniej sekundzie. Ja jako fan Dallas to bardzo się cieszę. 27-26 dla Dallas. Natomiast była to niespodzianka. Seattle przegrał St. Louis, tak? Wszyscy oczekiwali, że Seattle wyjdzie jak burza i wygra ten mecz spokojnie. No jednak tutaj St. Louis pokazało, co potrafi. To drużyna, która coraz lepiej gra. No St. Louis ma mocne front seven, które było w stanie dotrzymać Marshona Lynch'a, chociażby na tym 4-1, tak? Taka sytuacja jak z meczu Super Bowl. Tak. No, tym razem się znowu nie udało. Natomiast wydaje mi się, że też brak Kama Chancellora, który dalej jest na holdaucie, trochę przeszkadza Seattle w dobrym graniu. Ja osobiście najbardziej czekam na mecz 49ers. Dzisiaj, tak. Podoba mi się teraz zespół, który tam jest rozbudowany. Trochę przeszedł bez echa, bo jest Torrey Smith, Deep Threat, jest Anquan Boldin, jest Vernon Davis, no i jest Colin Kaepernick z ramieniem i z nogami. No zobaczymy, co z nim będzie, bo ostatnio to nie za bardzo w jednym roku. No nie za bardzo w ubiegłym roku, dużo starterów z zeszłego roku straconych i tylko 11 starterów powraca. Przepraszcie. Nie, Aldo Smith już jest zwolniony. No ale tak naprawdę ta drużyna jest tak na fali spadającej, tak jest nisko oceniana, natomiast mi się wydaje, że ta ofensywa może być całkiem przebojowa. Szczególnie z Carlosem Hyde'em, Reggie Bushem, czy Michaelem Jamesem. Tak, to jest
jest ciekawy zestaw, który tam jest w Bay Area, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i mieliśmy też pojedynek nowych quarterbacków, ostatnich dwóch zwycięzców Heisman Trophy. Marcus Mariota, Jameis Winston. Marcus Mariota, 4 touchdowny. Perfect quarterback rating na jego pierwszy występ w NFL. Jameis Winston trochę gorzej, chociaż widziałem takie porównanie, że ostatni quarterback, który miał taki złe pierwszy mecz, rzucił pierwszym swoim rzutem w NFL pick sixa. Wiesz kto to był? Nie wiem. Brett Favre. Brett Favre. Jako starter dla Atlanty. Pierwszy mecz wyszedł, rzucił przeciwko właśnie starterem. Jako backup wyszedł. Tak. Tak mi się coś kojarzyło. Natomiast nie wszystko stracone. Nie wszystko stracone dla Winstona, chociaż już go wybuczeli w Tampie. Ciekawą rzeczą jest też to, Marcus Mariota, ja gram w lidze fantasy. Też go miałeś, go. Tak? Ja go nie miałem, miał go Osman Sulkiewicz, który go zwolnił biorąc Jaya Cutlera. Bo wziął go w drafcie, potem zwolnił wymienił na Cutlera, który swoją drogą beznadziejny występ, jak zwykle w Chicago. Nic dobrego się nie dzieje. No i mieliśmy oczywiście powtórkę z rozrywki, która już jest od paru lat. Ndamukong Suh, który teraz gra dla Miami. Parę, no powiedzmy, nieczystych zagrań. Zobaczymy, co NFL z tym zrobi. No i Pac-Man Jones zerwał kask Amari Cooperowi i trzasnął jego głową ten kask. To jest bardzo nieładne zagranie, oflagowane, ale bez ejection. No. No i J.J. Watt. Każdy segment musi mieć J.J. Watta, który zrobił... Saka bez kasku, tak? To też niezłe osiągnięcie, dostał potężną rękę i legal fancy the face. I ale to nie ma znaczenia, jeżeli nie jest J.J. Watt. Beast, tak? No. J.J. Watt jest po prostu niesamowity. Najlepszy defensive player. Dokładnie tak. Skoro, że w zeszłym roku nie MVP, ubolewaliśmy nad tym. No, ale to myślę, że jest głodny, żeby w tym roku być MVP. Oby tak było. Rozgadaliśmy się dzisiaj na maksa, ale to już chyba wszystko w tym odcinku. To już wszystko w tym odcinku. Musimy częściej kręcić. Ostatnio mieliśmy gap, więc... No, mieliśmy trochę zajęć. Mieliśmy trochę zajęć, tu trzeba było wygrywać mecze. Tak. Wracamy do Krzyśka Krzemienia. On ma najnowszy power ranking, który jest chyba łatwy ze względu na playoffy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. My się już żegnamy, trzymajcie się, zasubskrybujcie nas po Krzemieniu. Albo przed Krzemieniem, jak nie chcecie. Lajkujcie, ciszcie, oglądajcie. Do zobaczenia. Cześć, witam Was wszystkich w ostatnim Power Rankingu PLFA 2 w tym sezonie. Skończył się sezon zasadniczy, więc w dzisiejszym Power Rankingu tylko drużyny playoffowe. Przepraszam bardzo Wyszków Rhinos, którzy moim zdaniem są drużyną, która zasługuje na miejsce w tej pierwszej ósemce, no ale trafili do najmocniejszej dywizji i niestety odpadli. A więc zaczynamy. Miejsce ósme, Kraków Tigers. Oni już awansu do playoffów byli pewni wcześniej. Kluczowe okazało się zwycięstwo 10-8 na wyjeździe z Silvers jeszcze w sierpniu. No, w tej niezbyt mocnej grupie mogli być chyba trochę wyżej, mogli mieć lepszy sezon. Spodziewałem się trochę więcej, no ale są playoffy i to jest najważniejsze. Miejsce siódme, Patrioci Poznań. Najpierw kontrowersyjny walkover w Gdańsku, potem nie potrafili pokonać u siebie Dragons. Drugie miejsce w dywizji, chyba jednak trochę niespodzianka, bo typowałem ich na zwycięzców. No spodziewałem się po was więcej, panowie. Miejsce szóste, Rybnik Thunders, zwycięzca na południowym wschodzie. Mieli trudny kalendarz, po dwa mecze z drugim, trzecim zespołem swojej dywizji. Nie imponowali, wymęczali zwycięstwa, no ale wygrywali, to jest najważniejsze. Miejsce piąte, Green Ducks Radom. No nie sprostali Dukes. Ogromna szkoda, że w terminarzu był tylko jeden mecz między Green Ducks i Rhinos, bo po tym świetnym pierwszym meczu rewanż mógł być jeszcze lepszy. Miejsce czwarte, Dragons Zielona Góra. Najpierw pewna wygrana z Archers, potem pewna wygrana z Patriotami w Poznaniu. No muszę przyznać, że nie wierzyłem w nich, a oni niespodziewanie wygrywają swoją dywizję. Początek mieli ze słabszymi drużynami, wydawało mi się, że to taki trochę zespół, który wygrywa ze słabeuszami, nie poradzi sobie z mocniejszymi drużynami. Pokazali, że się myliłem, gratulacje panowie i powodzenia dalej. Miejsce trzecie, Gliwice Lions.
Jedna wysoka porażka z Autos w sezonie, ale poza tym równa wysoka forma. W tej ostatniej kolejce, jak już chłopaki mówili, grali w dużej mierze backupami, ale i tak potrafili pokonać Wolverine Opole, więc naprawdę silna drużyna z dużymi szansami w playoffach. Drugie miejsce, Warsaw Dukes, perfect season w najtrudniejszej dywizji północno-wschodniej. Wygrali wszystkie swoje mecze, pokonali Green Ducks, pokonali Rhinos. Jeżeli nie dojdą do finału, to będzie sensacja. Miejsce pierwsze, Outlaws Wrocław, perfect season, 46 punktów zdobywali na mecz, tracili tylko 3. Pięciokrotnie kończyli swoje mecze przy Mercy Rule. No, absolutna dominacja i główny faworyt do wygrania PLFA 2 w tym sezonie. Ale pamiętajmy, we Wrocławiu już była w tym sezonie jedna drużyna, która absolutnie dominowała i potknęła się na finiszu, tak więc Outlaws muszą cały czas być skoncentrowani. Dzięki, to już wszystko na dziś. Lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. Przychodźcie na stadiony PLFA 2. Do zobaczenia.